Dobra, dzisiaj taki filmik, trochę bardziej typowo rozkminowy. Znalazłem kiedyś na ulicy taką elektryczną fajkę. Nie działała, w sensie tutaj nic się nie działo po naciśnięciu. Natomiast podładowanie, jak się ją podłączyło, to świeciła się czerwona dioda jak ładowało, a jak naładowało, to wtedy zielona świeciła. Czyli ładowanie sprawne, akumulator sprawny. Było uszkodzone tutaj taki motyw, że po wyjęciu tego jeden drucik był odlutowany i dlatego nie kontaktowało. Teraz się nic nie dzieje w naciśnięciu, bo nie ma tej końcówki, która jakby podgrzewa tą, ten olejek, czy jak to się nazywa w tych papierosach. Ale powiem wam taki motyw, że zastanawiam się, czy nie przerobić tego na taki elektryczny, nie wiem jak to powiedzieć dokładnie, wkrętak, jak są w Xiaomi. Nie wiem, czy ktoś kojarzy Xiaomi, te takie elektroniczne wkrętareczki małe, śrubokręty można to powiedzieć, o, elektroniczne śrubokręty. Idealnie pasuje na przeróbkę czegoś takiego. Zastanawiałem się też nad tym, jaki silnik tutaj włożyć. Oczywiście musiałby być w miarę mały. W miarę mały i dosyć wydajny. Bo te większe kobyły, no to już trochę nie wygląda to zbytnio ergonomicznie. Już nie wspomnę o jakichś takich dużych. Te większe. Zastanawiałem się, czy nie wykorzystać takiej obudowy po latarce. Na przykład świetnie pasuje ten silniczek tutaj. Wkładamy go. Chociaż nie chcę załapać. Aha, drugą stroną. Dobra. To idealnie pasuje. Tutaj jakiś przycisk można by zrobić, który by uruchamiał. To nie wiem, czy to do takiego elektronicznego śrubokręta by się nadawało. Trochę grube jest. To jest idealne. Wręcz bym powiedział perfekcyjne. Tylko pytanie, jaki ja mam tutaj silniczek wrzucić i skąd? Żeby po prostu na samym końcu była końcówka taka jak w takich tych, rozumiecie? Żeby to wkładać, żeby się kręciło. To było po prostu idealne. Jak ktoś ma jakieś pomysły, co mógłbym z tym zrobić, proszę napiszcie w komentarzu, bo to mógłby być ciekawy projekt na przerobienie takiego elektronicznego papierosa na Xiaomi śrubokręt. Nie wiem, ile taki kosztuje elektroniczny papieros. Naprawdę. 20-30 zł. Ale do rozkręcania telefonów byłoby super. Nie? Zamiast takiego ręcznego. Mówię. Coś tylko, żeby był. Bo tu jest, jak naciskamy to, to idzie napięcie chyba 3,7 V. Żeby właśnie podgrzewać się olejek. Jak myślicie? Dałoby rady coś z tego wyczarować? Na pewno. Ktoś, kto ma jakieś doświadczenie w przerabianiu. Widziałem na kanale, na YouTubie, jak jakiś Rusek tam przerabiał, na przykład na lutownicę. Na lutownice takie elektroniczne papierosy. Ja bym chciał bardziej na elektroniczny śrubokręt. Dobra, to by było tyle. Jak macie jakieś pomysły, dawajcie znać w komentarzu. Z chęcią je bym wypróbował. Przede wszystkim, skąd wziąć taki silniczek malutki, żeby był w miarę mocny. Wiem, że są krokowe w napętach z CD-ROM czy tam DVD, ale one są chyba duże, takie jak te tutaj, nie? No bo jak ten, to za duże. W telefonach są też wibracje. Takie malutkie silniczki by pasowały idealnie, ale nie wiem jak z ich mocą by było, czy by dały radę wykręcić
taką śrubkę z telefonu. Zresztą miałem gdzieś tutaj od telefonu taką małą wibrację, która działała. Dwie strony, w zależności jak podłączy się bieguny, pasowałaby idealnie, tylko jest jeden problem. Jak podłączyć pod tą końcówkę tutaj, jak są te silniczki, oczywiście to zdjąłem tą taką jakby przeciw. To powoduje, że po prostu nam wibruje element, nie? Jak się kręci szybko. Jak się to ściągnie, to jest sam trzpień. I pytanie, jak na ten trzpień zamontować i co, żeby można było włożyć taką końcówkę. Tylko tyle. Pozostaje potem tylko kwestia podłączenia tutaj pod zasilanie. I to wszystko. I nakładamy końcówkę, wciskamy i idzie na przykład, nie wiem, wykręcanie, nie? Trzeba było jakiś przełącznik jeszcze, że, który by zmieniał biegun. Lewo, prawo. Please dajcie znać w komentarzach, jak macie jakieś ciekawe sugestie, pomysły. Naprawdę z chęcią wysłucham wszystkiego. Pozdrawiam.